Panie Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwań, słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy transmisję uroczystej mszy świętej w uroczystość zesłania Ducha Świętego z Watykanu pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Już za moment msza święta się rozpocznie, teraz jest uroczysta procesja na wejście. Przypomnijmy, uroczystość zesłania Ducha Świętego kończy obchód świąt paschalnych. Bardzo gorąco witają się z Państwem oczywiście ojciec Janusz. Ojciec Zdzisław. Mamy taki... Teraz trzeba uważać, bo oni te głosy widzą. Włączony głos? Państwo, wielkie dzisiaj święto w kościele, ale jeszcze widzimy bazylikę świętego Piotra. No, nie ma tak wiele wiernych, jak zawsze mogą w tym uczestniczyć, w tej Eucharystii świątecznej. Dlatego też jeszcze są te obłoszczenia, ale to nieważne. My łączymy się duchowo i cieszymy się, że możemy się wspólnie modlić, jako tutaj też ta wspólnota poprzez transmisję w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Już za moment Ojciec Święty rozpocznie mszę świętą. Teraz następuje okadzenie ołtarza, potem ambony i krzyża świętego, a potem już rozpoczęcie Eucharystii, liturgia słowa, homilia Ojca Świętego. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój Pański niech będzie z Wami i z Duchem Twoim. Drodzy bracia, siostry, przeprośmy teraz za nasze słabości i grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina,
moja wina, moja bardzo wielka wina. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół, ogarniając wszystkie ludy i narody ziemi. Zeszli dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które działałeś w początkach głoszenia Ewangelii przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Błogosław, duszo moja Pana, Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Ritorna non nella luce.
Kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je, napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Si pa per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere, a Lui sia gradito il mio canto. Niech chwała Pana trwa na wieki, niech Pan się raduje z dzieł swoich. Niech miła Mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Egli Sancte Spirito. Śpiewana jest sekwencja do Ducha Świętego. Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich, przyjdź, światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza podaj swej potędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, tylko cierń i nędzę. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rane. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.
przybądź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak jak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo.
Wysłuchaliśmy Ewangelii według świętego Jana, a teraz homilia ojca świętego Franciszka w czasie uroczystej mszy świętej, uroczystość zesłania Ducha Świętego prosto z Bazyliki świętego Piotra w Rzymie na Watykanie. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Tak pisze apostoł Paweł do Koryntian i kontynuuje. Różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg. Różne i jeden. Święty Paweł nalega na połączenie dwóch słów, które zdają się być przeciwstawne. Chce nam powiedzieć, że Duch Święty jest ten jeden, który łączy to, co jest różne. I że Kościół narodził się w ten sposób. My, różni, zjednoczeni przez Ducha Świętego. Przejdźmy więc do początków Kościoła, do Dnia Pięćdziesiątnicy. Spójrzmy na apostołów. Są wśród nich ludzie prości, nawykli do życia z pracy rąk własnych, jak rybacy. Jest Mateusz, który był wykształconym poborcą podatkowym. Są wśród nich ludzie różnego pochodzenia i wywodzący się z różnych sytuacji społecznych o imionach żydowskich i greckich, o charakterach łagodnych oraz wybuchowych, o różnych wizjach i wrażliwościach. Wszyscy różni. Jezus nie zmieniał ich, nie ujednolicił, czyniąc ich seryjnymi modelami. Pozostawił ich różnice, a teraz łączy, namaszczając ich Duchem Świętym. Jedność. Ich jedność w różnorodności przychodzi wraz z namaszczeniem. W Dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie rozumieją jednoczącą moc Ducha Świętego. Widzą to na własne oczy, gdy wszyscy, choć mówią różnymi językami, tworzą jeden lud, lud Boży, ukształtowany przez Ducha, który splata jedność z naszych różnic, który daje harmonię, bo jest harmonią. On jest harmonią. Przejdźmy do nas, do dzisiejszego Kościoła. Możemy zadać sobie pytanie, co nas łączy, na czym opiera się nasza jedność? Także wśród nas istnieją różnice, na przykład opinii, wyborów, wrażliwości. Zawsze istnieje pokusa zawziętej obrony swoich idei, sądząc, że są one dobre dla wszystkich i dogadując się tylko z tymi, którzy myślą tak jak my. To jest brzydka pokusa, zła pokusa, którą mamy. Ale to jest wiara na nasz obraz. To nie to, czego chce Duch. Można by wówczas pomyśleć, że tym, co nas jednoczy, są te same rzeczy, w które wierzymy i te same zachowania, jakie stosujemy. Ale jest znacznie więcej. Naszą zasadą jedności jest Duch Święty. Przypomina On nam, że przede wszystkim jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi. Wszyscy. Duch przychodzi do nas ze wszystkimi naszymi różnicami i także nędzami, aby nam powiedzieć, że mamy jednego Pana Jezusa, jednego Ojca i że dlatego jesteśmy braćmi i siostrami. Zacznijmy od tego. Spójrzmy na Kościół, tak jak czyni to Duch, a nie jak czyni to świat. Świat widzi nas jako prawicowców albo lewicowców.
Duch Święty widzi nas jako należących do Ojca i Jezusa. Świat widzi konserwatystów i postępowców. Duch widzi dzieci Boże. Spojrzenie światowe widzi struktury, które trzeba uczynić bardziej wydajnymi. Spojrzenie duchowe widzi braci i siostry żebrzących o miłosierdzie. Duch nas miłuje i zna miejsce każdego w całości. Dla Niego nie jesteśmy konfetti, które jest niesione przez wiatr, ale jesteśmy niezastąpionymi fragmentami Jego wielkiej mozaiki. Wróćmy do Dnia Pięćdziesiątnicy i odkryjmy pierwsze dzieło Kościoła – głoszenie. Widzimy jednak, że apostołowie nie przygotowują strategii. Byli tam zamknięci w wieczerniku. Nie czynili, nie przygotowywali żadnej strategii. Nie mają planu duszpasterskiego. Mogli podzielić ludzi na grupy według różnych narodów. Mówić najpierw do bliskich, a następnie do dalekich. Mogli też poczekać chwilę z głoszeniem, a w międzyczasie pogłębić nauki Jezusa, by uniknąć ryzyka. Nie. Duch nie chce, aby pamięć o Mistrzu była kultywowana w zamkniętych grupach, w wieczernikach, w których przyzwyczajamy się do zagnieżdżenia się we własnym gniazdku. To jest bardzo zła choroba, która może przyjść do Kościoła. Kościół nie jako wspólnota, nie jako rodzina, nie jako matka, ale jako gniazdo. Otwiera, wypycha poza to, co już zostało powiedziane i uczynione. On popycha poza opłotki nieśmiałej i skrupulatnej wiary. W świecie bez solidnego uporządkowania i skalkulowanej strategii zmierzamy ku upadkowi. W Kościele natomiast Duch Święty gwarantuje jedność tym, którzy głoszą, a apostołowie idą nieprzygotowani, podejmują zaangażowanie, wychodzą. Ożywia ich tylko jedno pragnienie – obdarzyć tym, co sami otrzymali. To piękne, ten piękny początek Listu Świętego Jana, że mówimy to, co otrzymaliśmy i dzielimy się z wami. Zrozumieć, co jest tajemnicą jedności, tajemnicą Ducha Świętego i tajemnicą Kościoła. Jest to dar, ponieważ On jest darem, żyje dając siebie i w ten sposób utrzymuje nas razem, czyniąc nas uczestnikami tego samego daru. Ważne jest, byśmy wierzyli, że Bóg jest darem. Nie działa biorąc, lecz dając. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ od tego, jak pojmujemy Boga, zależy nasz sposób bycia ludźmi wierzącymi. Jeśli mamy na myśli Boga, który bierze i się narzuca, to my także chcielibyśmy brać i się narzucać, zajmować przestrzenie, przypominać o swoim znaczeniu, zabiegać o władzę. Ale jeśli mamy w naszych sercach Boga, który jest darem, wszystko się zmienia. Jeśli uświadomimy sobie, że to, czym jesteśmy, jest Jego darem, darem bezinteresownym i niezasłużonym, to wówczas także i my będziemy chcieli uczynić z naszego życia dar. A miłując pokornie, służąc bezinteresownie i z radością, będziemy przedstawiali światu prawdziwy obraz Boga. Duch Święty, żywa pamięć Kościoła, przypomina nam, że rodzimy się z daru
i że wzrastamy dając siebie, nie zachowując siebie, ale dając siebie. Drodzy bracia i siostry, spójrzmy w nasze wnętrze i zadajmy sobie pytanie, co nam przeszkadza w dawaniu siebie? Są trzej nieprzyjaciele daru, zasadniczo trzy. Stale czyhający u bram serca, narcyzm, robienie z siebie ofiary i pesymizm. Narcyzm sprawia, że człowiek czyni siebie bożkiem. Sprawia, że zadowala nas jedynie to, co nam się opłaca. Narcyzm myśli, życie jest piękne, jeśli ja zyskuję. I nawet przychodzi, że mówi, dlaczego miałbym dawać siebie innym w tej pandemii. Jakże wiele zła wyrządza narcyzm, koncentrowanie się na własnych potrzebach, będąc obojętnymi na potrzeby innych, nie przyznając się do własnych słabości i błędów. Ale drugi groźny jest, drugi nieprzyjaciel, niebezpieczny. Robienie z siebie ofiary. Ktoś robiący z siebie ofiarę codziennie narzeka na bliźniego. Nikt mnie nie rozumie, nikt mi nie pomaga, nikt mnie nie kocha, wszyscy mnie nienawidzą. Ile razy słyszymy te lamentacje, narzekania? I jego serce się zamyka, gdy się zastanawia, dlaczego inni nie dają mi siebie. W dramacie, który przeżywamy, jakże okropne jest robienie z siebie ofiary, myślenie, że nikt nas nie rozumie. I na koniec pesymizm. Tutaj codzienna litania brzmi, w każdej dziedzinie nie jest dobrze, w społeczeństwie, polityce, kościele. Pesymista narzeka na świat, ale pozostaje obojętny i myśli, jaki sens ma dawanie, jest nieprzydatne. Teraz w wielkim wysiłku, by zacząć od nowa, jakże szkodliwy jest pesymizm. Widzenie wszystkiego w czarnych barwach, powtarzanie, że nic już nigdy nie będzie takie samo jak dawniej. Jeśli myślimy w ten sposób, to na pewno nie powróci nadzieja. W tych trzech aspektach, narcyzm, robienie z siebie ofiary i pesymizm, Bożek jako narzekanie, Bóg negatywizmu, wszystko jest czarne. I w tym znajdujemy się w stanie katastrofalnego głodu nadziei i musimy docenić dar życia, dar, którym jest każdy z nas. Dlatego potrzebujemy daru Ducha Świętego, daru Boga, który uzdrowi nas z narcyzmu, zrobienia z siebie ofiary i z pesymizmu. Uzdrowi z nas z narcyzmu, z tego bycia ofiarą, z pesymizmu. Bracia i siostry, módlmy się do Niego. Duchu Święty, pamięci Boga, ożyw w nas pamięć o otrzymanym darze, uwolnij nas od paraliżu egoizmu i rozpal w nas pragnienie służenia, czynienia dobra, bo gorszy niż ten kryzys jest tylko dramat zmarnowania go, zamykając się w sobie. Przyjdź, Duchu Święty. Ty, który jesteś harmonią, uczyń nas budowniczymi jedności. Ty, który zawsze dajesz siebie,
Daj nam odwagę, by wyjść z siebie, aby się miłować i pomagać, by stać się jedną rodziną. Amen. Były to słowa homilii Ojca Świętego Franciszka. Jak zawsze ten apel, prośba o chwilę refleksji, ciszy nad Słowem wysłuchanym, nad Słowem Bożym, nad Słowem skierowanym przez tutaj pasterza. Oczywiście w radiu o tą ciszę jest nieraz trudno, bo wydaje nam się, że wtedy nie ma programu, ale rozumiemy to i chciejmy tą ciszę teraz jakoś jeszcze w sobie wzbudzić, prosząc o Ducha Świętego, o którym mówił Ojciec Święty dzisiaj. Przybądź Duchu Święty. Chwila ciszy, refleksji. No za chwilę będzie wspólne wyznanie wiary. Ale jeszcze jesteśmy w tej atmosferze natężonej modlitwy o to, by świat doznał pokoju. Ojcze Zdzisławie, prawda? Modlimy się od początku właściwie już Wielkiego Postu w tych intencjach. Mamy nadzieję, ufność, wiarę, że Duch Święty pozwoli też odczytać te znaki czasu, jakimi teraz jesteśmy obdarzeni. To jakby tak było. Thank you.
Drodzy bracia i siostry, ożywieni duchem wiary, w imieniu Jezusa prośmy Boga Ojca o pełnię Jego darów. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Niech Duch Święty strzeże Kościół w jedności i niech sprawi, aby rozbłysła w nim światłość zmartwychwstałego Pana i uczyni go wrażliwym na potrzeby najbiedniejszych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Niech Duch Święty ożywi w Kościele świeżość głoszenia, radość służenia najmniejszym i wytrwałość w życiu ewangelicznym, odważnym i wolnym. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Niech Duch Święty otworzy serca rządzących i obywateli w poszukiwaniu prawdziwego dobra, sprawiedliwości i pokoju. Niech pokona wszystkie lęki i obojętności, aby każde spotkanie z Nim było okazją do zbawienia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Niech Duch Święty napełni swoimi darami wszystkie osoby konsekrowane. Niech prowadzi ich w naśladowaniu Chrystusa ubogiego, posłusznego, czystego i otworzy ich na braterską miłość. Niech Duch Święty, źródło wszelkiej komunii, uczyni z nas, tutaj zebranych, dar Bogu miły i pożywi nasz i uczyni nas zapach swojej świętości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Przyjmij, Ojcze, tę naszą modlitwę Twoich dzieci i odnów nas cuda Pięćdziesiątnicy, napełni nas łaską Kościoła początkowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz będziemy słyszeć pieśń na przygotowanie darów ołtarza, a trwa uroczysta msza święta, uroczystość zesłania Ducha Świętego, msza święta w dzień, transmitowana z Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka.
Módlcie się, bracia i siostry, aby moją, waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii, doprowadził nas do całej prawdy i świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W górę w serca znosimy do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, abyś go strzegł, udzielił mu daru pokoju, zgromadził go w jedno i kieruj nim na całym świecie, ze mną, niegodnym sługą, którego postawiłeś na czele Twojej owczarni, oraz wszystkimi, którzy wiernie szczegą wiary katolickiej i apostolskiej, obdarz swój Kościół jednością i pokojem. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, o wszystkich zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Zanim składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, także oni ją składają i znoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwałę Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy, oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza,
Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkich swoją przemożną opieką. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. O Dio, questa offerta. Con la potenza della tua benedizione. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego ducha, uczynią doskonałą i miłą sobie, aby stała się dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga, swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. I oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Boże, Ojcze, my Twoi słudzy oraz Twój lud święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłości, łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla, ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy, przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dal cielo.
Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan udzielił nam daru swojego Ducha. Z ufnością i wolnością dzieci Bożych módlmy się razem. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź go do pełnej jedności, który to żyje i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim.
Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Teraz obrzęd przyjmowania Komunii Świętej Pana Jezusa. Ojciec Święty przyjmuje ciało i krew Pańską, a następnie wierni uczestniczący w Eucharystii. Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, co spożyliśmy ustami, i dar otrzymany do czystości niech stanie się dla nas lekarstwem na życie wieczne. Dla tych wszystkich, którzy dzisiaj poprzez chorobę, poprzez niedogodności życiowe nie mogą przyjąć Komunii Świętej w tej bezpośredniej świątyni, teraz jest okazja, by na sposób duchowy przyjąć Chrystusa do naszego serca, oczywiście prosząc Go, by dał nam siły i moc do przyjęcia Go w rzeczywistości tej realnej. Przyjmijmy do serca Zbawiciela, niech Jego Duch, niech Duch Święty oświeca nasze umysły, sumienia, rozpala serca. Przybądź Duchu Święty, napełniaj nas swoją światłością i miłością. Bądź z nami. Thank you.
trwamy jeszcze w dziękczynieniu po mszy świętej, po przyjęciu Komunii Świętej, którą przyjęli obecni na mszy świętej w Bazylice Watykańskiej, a także na sposób duchowy też mogliśmy to uczynić. A za chwilę modlitwa po komunii i uroczyste błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka. Módlmy się. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego święcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Pochylcie głowy wasze na błogosławieństwo. Bóg, Ojciec Światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił duszę uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, niech wam udzieli swojego błogosławieństwa i napełni was darami Ducha Świętego. Niech ogień Ducha Świętego, który ukazał się nad uczniami, oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem. Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, niech sprawi, abyście trwali w tej wierze i od nadziei przyszli do oglądania Boga w niebie. Amen. I niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Idźcie, ofiara spełniona. Alleluja, alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja. Uroczyste błogosławieństwo zakończyło mszę świętą, uroczystą, w zesłanie Ducha Świętego. Teraz jeszcze odśpiewanie antyfony maryjnej Regina Celi, Wesel się Królowo Nieba, a już od przyszłego tygodnia, będziemy modlić się modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty teraz ze czcią całuje ołtarz, przy której była celebrowana msza święta i uda się przed obraz Matki Najświętszej. A my wszyscy będziemy razem śpiewać i modlić się. I odśpiewana modlitwa Wesel się Królową Nieba Regina Celi i rusza już procesja do zakrystii kończąca Eucharystię uroczystą, uroczystość zesłania Ducha Świętego, a my, Ojcze Zdzisławie, jeszcze będziemy mieli łaskę i przyjemność spotkania się o godzinie 12 na modlitwie właśnie Regina Celi z Ojcem Świętym Franciszkiem z okna Pałacu Apostolskiego. Dzisiaj to jest zapowiadane i z pewną ilością pielgrzymów wiernych na placu Świętego Piotra. Dziękując za wspólną modlitwę, żegnamy się za 30 minut. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.